różni się tytułowym archiwistą, czyli Henrykiem Mikosem tak naprawdę, ponieważ rzadko który serial, a z tego co ja wiem i znam się na filmografii, to chyba nie było takiego przypadku, że opowiadamy historię poprzez archiwistę, czyli w życiu tak naprawdę jak najmniej atrakcyjnym bohaterem w życiu policyjnym tak naprawdę, ponieważ archiwista to jest człowiek, który siedzi u nas na drugim piętrze w kurzu i w papierach, w teczkach, tak naprawdę nikt tam nigdy nie zagląda. Więc to jest bardzo fajne, że opowiadamy historię kryminalną poprzez zaczynamy opowiadać historię z perspektywy człowieka, który z nudów tak naprawdę wyszukuje stare lub zamknięte sprawy, umorzone sprawy i zaczyna dochodzić do prawdziwych faktów, które miały miejsce. To bardzo ciekawa, nierozwiązana sprawa. Przecież jest to zamknięto. Ale nigdy nie rozwiązana. Ja mam nadzieję, bo może jaką nadzieję wiążę z tym, dobrze? Z tym serialem. Ta nadzieja wiąże się z tym, że ten serial jest zrobiony dla ludzi, z myślą przede wszystkim o odbiorcy. Tutaj nasze starania, jeśli idzie o sprawę artystyczną, o wymiar artystyczny, jest oczywisty. O tym nie należy mówić, to z tym zamierzeniem podchodzić trzeba do każdej pracy. Ale tutaj wyjątkowo musieliśmy pamiętać o widzu, że my to robimy nie dla siebie. My to robimy nie dlatego, żeby się pochwalić, pokazać. My chcemy opowiedzieć o czymś, o zdarzeniach, które miały źródło w prawdzie, które miały pieczątkę umorzono, które miały pieczątkę nie wykryto sprawcy. My przez tę próbę dojścia do źródła chcemy pokazać widowni, że nie ma spraw nie do załatwienia. Halo, jest pan tutaj? Jesteśmy tylko igraszką w rękach natury. Aha, no to jest świetny trop. Genialny, co mam z tym zrobić? Henryk swoją wewnętrzną potrzebą człowieka prawdy, on do tej prawdy zmierza i on na swój sposób tę prawdę próbuje odkryć. I wydaje mi się, że główny bohater poprzez swoją osobowość i przez dar, jaki otrzymał od Pana Boga, talent aktorski, stworzył taką postać, która jest no, niezwykle interesująca i w sposób bardzo ciekawy, ludzki, dąży do rozwikłania każdej historii. Są tam zbrodnie, są tam sytuacje takie typowe kryminalistyczne, ale rzeczywiście pan Henryk wprowadza taką nutkę magiczną, powiem tak. Przez to jest ten serial też wyjątkowy i przez scenografię i to miejsce, w którym kręciliśmy w ogóle. Bo Żyrardów ma w sobie taką, nie wiem, takie coś mrocznego, dziwnego.